Witajcie kochani, z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksola. Dziś mam zalew paczek, zalew nowości. Troszeczkę jest mocno nawet retro, trochę mniej retro. No jedno to się zdradza samo, czyli PS3. Będziemy sobie oglądać, co to za sprzęt. Pomyślałem już jakiś czas temu, że chciałbym jakąś taką trochę nowszą konsolę. No nie jest retro, tak? Natomiast chciałbym zobaczyć, jak ona wygląda, jak się sprawuje, jaką daje grafikę. Myślałem o Xboxie 360, ale w końcu trafiła mi się PS3 w fajnej cenie. Z możliwością sprawdzenia, dokładnego przetestowania i z bazą gier, ale nie o niej ten odcinek. Ten odcinek jest o takiej malutkiej paczuszce. Słuchajcie, jakiś czas temu, może ja otworzę w międzyczasie te unboxingi. Mnie bardziej to niż samo pokazanie otwarcia tego, to chcę Wam po prostu pokazać, co jest w środku, ale tak przy okazji, że jedną paczkę obiecałem otworzyć i pokazać moje zaskoczenie, to mianowicie czemu. No to już zrobię unboxing wszystkich tych elementów. Nie chciałbym tego uszkodzić, ponieważ zawiera to papier. Ale już chyba... Nie, dobra, jeszcze nie popsułem. Strasznie słabo to idzie. Mam nadzieję, że nie tnę właśnie po okładce tego wydawnictwa. Ale wydaje mi się, że w tekturkę jest spakowane, co byłoby fajnym gestem. Okej, okay, jest tekturka, jest fajnie. I to już mi się podoba. Tutaj RODO, to nie będę danych pokazywał. Natomiast podam Wam link do aukcji Allegro i teraz zdania będą pewnie mocno dyskusyjne, może wybuchnąć burza. Ale tutaj już każdy według uznania. Cóż to jest? Mówię tajemniczo. Ale sprawdźmy. Słuchajcie, chyba tego nie otworzę. Chyba może tak. O, rozluźniło się i poszło. A mianowicie jest to element, którego brakowało mi do kompletu. O, zobaczcie, jest fajnie w papier schowane, bardzo mi się podoba. W kopercie nawet, rewelacja. Spakowanie premium. Wysyłka była do paczkomatu. No i słuchajcie kochani, są to instrukcje do kartridża Złota Piątka. Instrukcja w języku angielskim, Golden Five, i instrukcja w języku polskim. I teraz słuchajcie, to są reedycje, to jest replika takiej instrukcji, jest jak nowa, jest jak noweczka. Ja może tu złapę ostrość, żebyście ładnie widzieli. Jest jak nowa ta instrukcja, śliczna, zajrzyjmy do środka. Trzyma to rozmiar, wszystkie strony widzę są tak jak w oryginale. Słuchajcie, taka instrukcja kosztuje 20 zł, jedna. Czyli dwie to jest komplet czterech dych. Komplet tych instrukcji to jest 40 zł, tak? O, są też grafiki. Fajnie. Jest odtworzona. O, zobaczcie. Nawet z reklamą Top Secreta, z reklamą Pegasusa IQ502. Takiego jak miałem pierwszy. Zobaczymy jeszcze wersję angielską. Ciekawe swoją drogą, skąd angielska wersja w tym kartridżu, który był jednak dedykowany na polski rynek. Natomiast, no zaskoczenie, tak, że jest tutaj, widzę, no dobra, nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ja sobie to obejrzę, ale tutaj widać treść. Słuchajcie, dlaczego uważam, że to jest fajne? Komplet tych książeczek kosztuje 40 zł. Kolega, który to sprzedaje, link do aukcji znajdziecie poniżej. Swoją drogą kolega jest też na grupie Pegasus Nest Famicom. Zapraszam serdecznie, Was też podlinkuję w dole materiału, jeżeli lubicie Pegasusa, lubicie te klimaty, znajdziecie tam bardzo dużo informacji, bardzo dużo ciekawostek, trochę śmieszków, trochę memów. Zapraszam Was serdecznie, jestem tam moderatorem, także będzie miło Was tutaj. I pamiętajcie, jakbyście się zgłaszali do naszej grupy, to odpowiadajcie na pytania, taki jest warunek dołączenia, także jak nie odpowiecie, to out. Taki jest warunek na początku przyjęcia do grupy. Dlaczego to jest fajne? Sprawa jest dyskusyjna, bo każdy powie, a bo wezmą, nakupią tych instrukcji, złożą to teraz i będą sobie tutaj chcieli za to jak za oryginał. Powiem tak, jak zobaczyłem ceny oryginalnych wydań boksowych, gdzie te wydania są no 700 zł, jakieś szalone, no kurczę, no bez przesady, to nie jest oryginał, tak? To jest taki legalny z epoki pirat, tak? Więc no sorry, chciałem mieć zestaw kompletny, pudełko zdobyłem od Segi, tak, bo pasuje, etykietę wydrukował mi Dawid, pozdrawiam serdecznie,
I dziękuję. Brakowało mi instrukcji, kartridż też udało mi się tam okazyjnie zakupić, tak? Więc chciałem mieć komplet, zdecydowałem się na zakup tych instrukcji. Kolega też sprzedaje pudełka i labele, więc jeżeli macie sam kartridż, to w cenie 69 zł plus no, wysyłka paczkomatem, jeżeli macie Smarta, to gratis. Jeżeli nie macie, popytajcie kolegów, może wam ktoś zamówi, kto ma Smarta i będzie tanio. Za darmo, tak? Przesyłka do paczkomatu, no ewentualnie tam jakiś koszt wysyłki i macie zestaw. Za 69 zł plus wysyłka, a nie za 700 zł. No, no dajcie spokój, ja rozumiem. No nie wiem, no, czy są ludzie, którzy jeszcze za 700 zł te kartridże kupują. No szaleństwo, szaleństwo. Ja wam jeszcze może pokażę. Nie mam złotej piątki, ale mam złotą czwórkę. Jedna sekunda. Żebyście mieli porównanie, jak to do kartridża mniej więcej wielkościowo, nie? Czyli że jest to taka instrukcja. Tej wielkości, nie? Więc jeżeli macie ochotę, macie taki zestaw, chcecie sobie skompletować za 69 zł z boksem, można to zakupić. Według mnie jakość wykonania tych instrukcji, no rewelacja, ona jest jak nowa, zobaczcie, nic nie jest pozaginane, nic nie jest wymiętolone. Okej, no może tutaj sól w oku dla kolekcjonerów, którzy handlują tym, którzy na tym się po prostu próbują w jakiś tam sposób dorobić, czy wzbogacić, no wołając o takie bająckie sumy. No niestety, no doszło już do czasu, kiedy złotą piątkę można nabyć w reedycji. Jeżeli zależy na samych grach, można kupić zali po prostu kartridż za tam chyba 6 czy 7, na którym jest i to, co na złotej czwórce, i to, co na złoto piątce, jeszcze więcej. Można kupić za 2,5 stówy Krzysio karta i mieć te wszystkie gry od Code Masters też wrzucone, więc jest to opcja, jeżeli chcecie złotą piątkę, to złotą piątkę też można w reedycji sobie taką replikę zamówić i te książki i to wszystko i to wyjdzie taniej, tak? Jeżeli ktoś jest purystą, zależy mu na oryginale takim z epoki, ok, spoko, szanuję. Wasze pieniądze, róbcie co chcecie. Ja wolę mieć moją replikę, gdzie label mam jak nowy, box mam nowy, instrukcje mam jak nowe, kartridż z labelem od Dawida, którego też serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Nakleję sobie nowy, będę miał zestaw jak nowy z pudełka, tak? Za w sumie 200 zł, bo może 150 ten kartridż kosztował, chyba nawet nie, chyba 150 to może wyszło z instrukcjami, z labelem, z wszystkim, tak? Także no sorry, dla mnie to jest tyle warte i no kurczę, powiem wam, no PS3 to jest 350 zł, no to 700 zł dać za złotą piątkę z boksem, z instrukcjami, dla mnie przesada, ocencie sami. Trzymajcie się, cześć.